Hola, ¿qué tal? Witajcie na kolejnej lekcji hiszpańskiego. Jest to już trzeci odcinek ze specjalnej świątecznej serii i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o słownictwie związanym ze świętem Trzech Króli, które obchodzimy właśnie dzisiaj. Zanim przejdę do lekcji, to chciałam tylko przypomnieć, że właśnie trwa druga edycja mojego kursu Hiszpański Start numer 1 oraz przedsprzedaż drugiej części tego kursu, także jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to tutaj w opisie pod tym filmem zostawię Wam wszystkie linki ze szczegółami. Generalnie jest to kurs do nauki samodzielnej dla osób początkujących, więcej znajdziecie na dole. Pamiętajcie proszę, że do tej lekcji przygotowałam także zeszyt ćwiczeń w formacie PDF do pobrania oraz zestaw do nauki w aplikacji Quizlet. Jeśli chcecie sobie to pobrać, to zapiszcie się na mój newsletter, tutaj jest link i pamiętajcie także o hashtagu Agata Uczy, jeżeli publikujecie gdzieś zdjęcia z tymi materiałami. Pierwsza grupa słówek, które dzisiaj poznamy, związane są oczywiście z naszymi Reyes Magos, bo Los Reyes Magos to właśnie po hiszpańsku Trzej Królowie. Święto Trzech Króli obchodzimy w styczniu, a zatem z pewnością musimy znać właśnie to słówko. Styczeń po hiszpańsku to enero. Lekcja o miesiącach na kanale już jest, także jeżeli macie na nią ochotę, to zostawię Wam link w opisie. Kolejne słówko to la estrella albo la estrella. Różnie to słowo możemy wymawiać, a oznacza ono oczywiście gwiazdę. El camello albo el camello to wielbłąd. I la cabalgata jest to pochód Trzech Króli. Zgodnie z tradycją ten pochód w Hiszpanii ma miejsce 5 stycznia wieczorem i podczas tej kawalgaty właśnie Los Reyes Magos przybywają do hiszpańskich miast i jest to bardzo wyczekiwany przez wszystkich moment, no bo przecież Reyes Magos przynoszą prezenty. W praktyce wygląda to tak, że na cabalgatas są tłumy ludzi, a przede wszystkim dzieci, które czekają na cukierki od Trzech Króli. I właśnie, jak już jesteśmy przy cukierkach, to musimy powiedzieć sobie o kilku ciekawych słówkach z nimi związanych. No bo właśnie, los caramelos to są cukierki, ale możemy też powiedzieć, że Reyes Magos rzucają los chuches. Można powiedzieć, że los chuches to są ogólnie słodycze. Mamy też słówko las golosinas, czyli takie łakocie przysmaki. Teraz omówimy sobie kilka czasowników, które z Reyes Magos są nierozerwalnie związane. Na przykład czasownik llegar, czyli przychodzić. No bo przecież cuando los Reyes Magos llegan, traen los regalos. I tutaj kryje się kilka słówek. Właśnie to llegar, przychodzić, ale też traer, przynosić i regalo, prezent. Do regalo możemy dorzucić czasownik dar, dar regalo, czyli dawać prezent. Ale możemy także zastąpić go czasownikiem regalar, czyli podarować coś. A z kolei los niños reciben los regalos, czyli dzieci otrzymują prezenty. No właśnie czasownik recibir to dostawać, otrzymywać. Wiemy już, że el regalo to prezent i oczywiście dzieci z reguły dostają los juguetes, czyli zabawki, jeżeli były grzeczne. Bo jeżeli hiszpańskie dzieci nie były grzeczne, to mogą jedynie liczyć na el trozo de carbón, czyli kawałek węgla. Bo samo słówko el trozo to kawałek, a samo słówko el carbón to węgiel. 6 stycznia po południu na hiszpańskie stoły wjeżdża roszkon. El roszkon de Reyes to po prostu nazwa własna takiego specjalnego, przepysznego ciasta, które właśnie tradycyjnie 6 stycznia Hiszpanie jedzą. Co ciekawe, roszkon pełen jest niespodzianek.
czyli la sorpresa del roscon to niespodzianka z roscona. Można w nim znaleźć jakąś figurkę, czyli la figurita, albo, uwaga, ziarnko bobu. Pamiętajcie, że zgodnie z tradycją, ten, który natrafi na ziarnko bobu, płaci za roscona. To tyle. Ja bardzo bym chciała teraz jeszcze podziękować moim patronom z portalu Patronite, w szczególności Hani, Dawidowi, Kasi, Agnieszce, Piotrowi, Mateuszowi i kilku innym patronom. A jeżeli ktoś z Was także chciałby zostać moim patronem, to na stronie patronite.pl/AgataUczy znajdzie wszystkie szczegóły. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i że widzieliście już poprzednie dwa odcinki z tej serii. Jeżeli nie, to serdecznie Was do tego zachęcam. Oczywiście linki w opisie.